awantury z Papu Gomezem, niesnaski z Josipem Iliciciem i wiele innych sytuacji, w których gracze rzeczywiście nie potrafili znaleźć z nim też po latach współpracy wreszcie wspólnego języka, byli zmęczeni Gasperinim i nie dziwi to z tego względu także, że Gasperini ma takie usposobienie. On jest człowiekiem dość wybuchowym, dość despotycznym, nie znosi sprzeciwu, nie znosi także swoich wrogów, jeżeli się z nimi spotyka, to potrafi także po prostu ruszyć swoje pięści, rzucić się na kogoś.